Korupcja w białych rękawiczkach, tak naprawdę rzecz biorąc. Ale musi być ktoś, kto umie pisać, prawda? Nikt nas tu nie znajdzie. W ogóle nikogo... Dzień dobry. No, chciałabym powiedzieć, że dobry, ale po prostu pochorowałam się, powiem wam szczerze. Miałam noc po prostu... A wczoraj cały dzień mnie bolał brzuch. Myślałam wczoraj, że mnie boli z nerwów przez tą całą wizę i tą całą akcję tam. Ale jednak nie. Okazało się, że mam jakąś jelitówkę. I właściwie nie wiem od czego, bo... Nie kupowaliśmy żadnego jedzenia ostatnio, cały czas gotowałam, więc przypuszczam, że od wody, bo najpierw żeśmy nabierali wodę tam, gdzie mieszkaliśmy, w Bahia Town, i tam naprawdę była rewelacyjna woda, naprawdę bardzo smaczna. A właśnie ostatnio, jak nam się skończyła, to niedźwiedź podjechał, tutaj jest stacja benzynowa, wziął z tej stacji benzynowej. I jeszcze ja mówiłam, patrz, taka jakaś żółta ta woda, nie? Ja mówię, wiesz, musimy chyba do picia wodę kupić i no, już teraz wiem, że musimy mieć wodę do picia. Tak więc, kurczę, naprawdę tak mnie wymęczyło. No ale nic tam, chyba dzisiaj już będzie lepiej. Już najważniejsze, że te bóle przeszły. Właśnie też jakby ktoś jechał, to od razu powiem, że w ogóle najlepiej używać lekarstw miejscowych. Bo na przykład te nasze lekarstwa nie działają na te same wirusy i bakterie, które tutaj są. Ale ja tutaj mam takie właśnie leki jeszcze z Turcji, takie sprawdzone leki, bo tam kiedyś raz mieliśmy właśnie taką przygodę. I zrobiłam sobie mały zapas, tak więc wzięłam i faktycznie potem mi tak, no, że wiecie, no ale każdy, kto miał, to wie, jak to jest. No i powiem wam szczerze, bo nie chcę być jakaś maruda, ale właśnie jestem w jakimś marudnym nastroju. Trochę się nie mogę pogodzić z tym wszystkim, wiecie, bo to było takie nasze marzenie od wielu lat, jeszcze dużo, zanim w ogóle żeśmy wiedzieli, że będziemy jeździć tak samochodem po świecie, tak naprawdę rzecz biorąc, bo my byliśmy w Indiach 6 lat temu po raz pierwszy, jeszcze jak normalnie żeśmy pracowali samolotem, poleciliśmy samolotem do Kerala, tam wynajęliśmy motor i cały ten rejon żeśmy objechali na motorze przez 3 tygodnie, bo taki miałam maksymalnie urlop. I zakochaliśmy się w tych Indiach i po prostu bardzo żeśmy chcieli objechać całe Indie. Bardzo chciałam wam pokazać właśnie takie Indie, jakich ludzie nie pokazują. Właśnie te vlogi, to wszyscy tam to Delhi, ten smród, brud i tak dalej. Owszem, to jest duża część Indii, tak wygląda, ale nie całe Indie tak wyglądają. I... No i nie wiem, teraz właśnie jakby analizujemy, co uda nam się zrobić, bo... No nie jesteśmy w stanie zjechać tam na dół, nie zdążymy po prostu. Chcieliśmy jechać na sam dół i na Sri Lankę, ale to jeszcze potem może pokażę na mapie właśnie i mam nadzieję, że jak to mówią, nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, bo mamy nowy plan, ale o tym porozmawiam już może właśnie, no, jak już będę wiedziała, że nam się uda. Idę na szybki, ostatni spacer z psami, auto już spakowane i jedziemy na granicę. Tutaj customs, podbijesz karnet. Karnet jeszcze. No hello. Zapomniałem. Zapomniałeś, że karnet trzeba. No. Totalnie zapomniałem o karnecie. No to dobrze. No to
że niedźwiedź poszedł z karnetem tam do tego budynku. Potem no tutaj dość sprawnie wszystko idzie, tak więc spoko. W sumie jesteśmy jakby w idealnym czasie, żeby pooglądać ceremonię. Jakby ktoś jechał, to właśnie koło drugiej trzeba tutaj przyjechać. Nie później niż o trzeciej, bo potem już może być za późno, żeby zdążyć te wszystkie formalności załatwić i jakby na tą ceremonię tam się wbić. Nie wiem, zaraz przedyskutujemy. No, chciałabym, żeby było bardziej pozytywnie. Kurczę, kiedyś właśnie, powiem wam szczerze, że kiedyś obiecywałam, bo my żeśmy w ogóle chcieli tutaj, my już byliśmy prawie, o tak, o nosem żeśmy się otarli 2 lata temu. Jakby pierwsza nasza wyprawa właśnie była do Indii, ale wtedy jeszcze przez ten głupi COVID to zamknięte były granice. No i mimo, że się ten COVID skończył, ta granica między wtedy między Pakistanem, tak, a Indiami była zamknięta. No i po prostu my żeśmy już nawet do Pakistanu nie wjeżdżali, bo wiemy, że Pakistan to jest, no, jaki jest. I po prostu żeśmy dali sobie spokój. I żeśmy tylko zrobili kółko wokół Iranu i żeśmy wrócili. Tak więc szkoda, bo mówię, mogliśmy to już być 2 lata temu, wtedy się nie wyszło. Teraz znowu się okazało, jakby te Indie nie były nam pisane. Teraz znowu się okazało, że niby teraz dostaliśmy te wizy, ale widzicie, z takim bólem, nie? Nie wiem, czy wspominałam jeszcze wcześniej, że właśnie można aplikować online, że jak się leci samolotem, to nie ma problemu. Można aplikować, dostać bez problemu wizę wielokrotnego wjazdu na rok, na 5 lat. Nie wiem, bardzo to jest irytujące, że właśnie często na wielu granicach turyści, którzy przekraczają drogą lądową, są dyskryminowani. To jest jakby gorszy rodzaj turysty. Są inne przepisy dla turystów lądowych, inne dla turystów, którzy przylatują samolotem. Jest więcej formalności, jest drożej, dużo drożej, dużo drożej. Wiza na rok online kosztuje $40. My musieliśmy zapłacić ponad 100. I tyle czekania, i tyle nerwów, i wszystkiego. Jak zapłacisz 400, to masz za 2-3 dni. Po prostu taka, wiecie, korupcja w białych rękawiczkach, tak naprawdę rzecz biorąc. No i siedzimy i czekamy. Tutaj przyprowadzili nas do tego pokoju. No i czekamy na kogoś, kto umie wpisać w tą książkę. Nie? Tutaj jest taka księga, gdzie wpisują. Ale musi być ktoś, kto umie pisać, prawda? Zimno jak w psiarni, po prostu. Jest tak strasznie zimno, ja nie wiem. Jak ci ludzie pracują? Tam obok, na korytarzu gości siedzi z takim grzejnikiem, tak tu po prostu i się grzeje. No w ogóle tutaj, bo nie ma tutaj ogrzewania, jakby tak mało jest tego zimna, w ogóle no nie, też ta temperatura nie spada aż tak bardzo, ale jednak no takie przenikliwe jest to zimno. Naprawdę. Mówią, że te podróże to uczą pokory, że uczą cierpliwości, a ciul tam, tyle jeździmy i wcale nie mamy więcej cierpliwości, wręcz bym powiedziała coraz mniej. No i czekamy. Siedzimy i czekamy, już godzina minęła. I powiem wam, że po prostu tak sobie właśnie myślę, że zawsze jak jesteśmy na dużej granicy i się długo schodzi, no to człowiek myśli, no długo jest, bo jest dużo ludzi, ale na tych małych granicach, gdzie jest mało ludzi, jest jeszcze dłużej, no bo oni po prostu w ogóle nie wiedzą, co z tym zrobić, jakby pierwszy raz widzieli te dokumenty, ja nie wiem. Wzięłaś te książeczki psów? Wzięłam, tak. No to daj mi. Widzisz Bela? I cała reszta? Ile kłopotu? Tak naprawdę to z tymi psami nie mamy kłopotów jeżdżąc przez granicę, ale właśnie raz na jakiś czas, jakiś ćwok, co już nie wie do czego się przyczepić, to zawsze jest takie: a psy? Macie dokumenty dla psów, nie? Czy tam paszporty, czy oni nawet nie wiedzą, co to jest. I właśnie, wiecie, my mówimy tak, mamy, zaraz ci przyniosę. I jak przynosimy, to oni tak... I pierwszy raz widać, że pierwszy raz na oczy widzą. Nie mają zielonego pojęcia, co z tym zrobić.
ale udają takiego, że takiego mądrego, więc tam zaczynają wertować przez te kartki, szukają sami, nie wiedzą czego, dziury w całym. Nie, no szkoda gadać, no. Naprawdę. To, ale cierpliwości to nie mamy w nadmiarze. I wiecie, zaczynam się martwić, żebyśmy przekroczyli dzisiaj tą granicę, bo jest już w 3:30. A tą granicę, z tego co wiem, to o 4:00 zamykają. A przecież tu jesteśmy dopiero po pakistańskiej stronie, a musimy jeszcze przekroczyć tą indyjską stronę. Żeby chociaż za bramę przejechać, do cholery. Ratunku! Nie chcę już być w Pakistanie. Masz swój paszport, nie? Mam, no. Masz? Dobra, mamy. No to dawaj, bo zaraz zamkną tą granicę. Już grają? No widzisz. Ale to nas wpuszczą. No mam nadzieję, że nas jeszcze wpuszczą. No ale tutaj też będą, kurczę, wisieć nad tym karnetem, nie wiadomo ile. To już nie, to już w środku. Już w Indiach będą wisieć, jak już nas wpuszczą do środka. No dobra. Ale zajebiście. Pakistan. The best border in the world. Nie da się nie śmiać, ja się wzruszyłam. Ale nas przywitali. Zadośćuczynienie. Będziemy teraz. Na ilu zdjęciach? Jesteśmy konwojowani przez jednego oficera na rowerku, rozpadającym się zresztą. Kawał drogi tutaj, nie? Do tego urzędu celnego. Tak naprawdę nie wiem, ile to potrwa i czy faktycznie zdążymy cokolwiek z tej ceremonii zobaczyć. No i niestety, nawet jakbyśmy chcieli, to nie zobaczymy tej ceremonii z tej strony, bo zaczęła się dokładnie 10 minut temu i oni powiedzieli, że już koniec, zamknięte, nie wejdziesz. Tak więc dobrze, że byliśmy po tej pakistańskiej stronie i wiemy, jak to wygląda. Nie jest nam jakoś strasznie żal. Bardzo było przyjemnie po tej stronie. Trochę dotrwało wszystko, bo jest tam, jak tu u nich siedzi ta biurokracja. Ale tak, wszyscy bardzo mili, nikt niczego nie chce, żadnych pieniędzy, wiecie, jak żadnych. W Afryce. No naprawdę. Po tej Afryce to praktycznie każda granica jest zarąbista. No i przede wszystkim cieszymy się, że mamy to ze sobą. No, to chyba widać po twarzach. No i jesteśmy.
Nie wiem, gdzieś jedź, nie mamy internetu. Jutro jest niedziela, więc ale też czekaj, nie będziemy mieć internetu. Jedź na prawo. Chyba. Do Armii Star jedziemy, nie? Tak. No to chyba jest tylko jedna droga, bo tu nigdzie dalej, nigdzie nie ma. To jest pierwsze miasto po drodze. Armista? 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 Yes, left side. Okay, I know. Yes. Like in England. Yes. Thank you. Prosto? No i teraz prosto. Nie, tak jakbyśmy musieli skręcić w lewo, wydaje mi się. Golden Temple. No dobrze, no w lewo, to w lewo jedź. W lewo? Tak. A, no to tu jest to boisko, co oni tam grają. No wiesz, no nie wiem, no oni na noc pójdą do domu, to tam teoretycznie moglibyśmy tu przenocować, nie? Psów nie puścisz. Dobra, to możesz do głównej wyjechać, jak pojedziesz prosto. Potrafi wypatrzeć takie perełki w środku miasta. Jadąc 100 na godzinę. Zobacz, zobacz, jeszcze tu się schowamy za winglem. Patrz, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Ja pierdolę. O kurwa, ale camping. Rewelacja. Ja pierdolę. Absolutnie nie widać nas z drogi. Nikt nas tu nie znajdzie. W ogóle nikogo nie słyszymy. Piękne ogrodzone, dookoła psy mogą biegać. Wow. Popatrzcie, to wszystko dla nas. Piękne poletko nam niedźwiedź znalazł. Nie, no rewelacja. I'm not leaving this place. A przedtem tamto pole to było właśnie miejsce z aplikacji i wiecie co, tak myślimy, Jezu, no syf, no jak można tam spać? No, pięknie. Jesteśmy już zmęczeni, zaraz będzie ciemno, więc już mieliśmy takie ciśnienie, nie? Żeby coś znaleźć. Strasznie jesteśmy zmęczeni, ja też się źle czuję. Ale nic, dobra, jesteśmy już w tych Indiach. Jutro na spokojnie właśnie zaplanuję trasę, więc też pokażę właśnie, jaki będzie plan, bo mam tylko takie zaznaczone różne punkty, bo nie planowałam do końca dokładnie, bo właśnie nie wiedziałam, na jak długo dostaniemy wizę i po prostu szkoda mi było czasu. Więc jutro przysiądę i to zrobię. A jak nikt nas stąd nie przegoni, to pewnie jutro nawet przesiedzimy, bo jutro jest niedziela. A musimy tutaj w tym mieście kupić kartę SIM, tak więc musimy przeczekać do poniedziałku. No, tyle. No, piękna noc.
Okazało się to spokojne miejsce, zarąbiste. Całą noc grała nam tu muzyka. Muzyka piękna była, ale trochę za głośno. Powiem szczerze, uwielbiam muzykę, ale raczej wolę być w środku. Okazało się, że tutaj jest taki nightclub. Były czyjeś urodziny, bo nawet przedtem niedźwiedź poszedł się zapytać, bo piękna jest ta restauracja i nawet na otarcie łez chcieliśmy iść tam na kolację, ale przynajmniej tak na herbatę. Ale okazało się, że tylko private functions i były jakieś tam urodziny. Bawili się super, do 4 rano. No. A rano przyszedł gości i powiedział, nie możecie tutaj być. I ma taką niewyraźną minę. Pewnie zarządca tego terenu. Tam pytaliśmy się w tej restauracji i to jest właścicielem, jest jakiś, powiedzieli Tajf, nie wiem, jakąś tam nazwę dali. A potem przyszedł z takim drugim mądrzejszym i okazało się, znaczy my wiedzieliśmy, że to jest private land, że to jest czyjaś prywatna posesja, ale jakby, no, niedźwiedź mówi, że już sztukę negocjacji opanował do perfekcji. Pogadam z tym gościem i on mówi super, super, tak, możecie zostać, tak, więc teraz pojedziemy na miasto, zobaczymy, co tu jest do zobaczenia. Za chwilę pokażę wam co. Wrócimy tutaj na noc i jutro rano pojedziemy kupić kartę i będziemy jechać dalej. Przyszliśmy na salony do takiej pięknej restauracji, popatrzcie. O. Pięknie, ładne poduszeczki. Ale nie przyszliśmy tutaj podziwiać poduszki, tylko po prostu trochę internetu zażyć, bo no, chcemy posprawdzać wiadomości, czy wszystko tam jest ok. Ja poczytam wasze komentarze pod ostatnimi filmami. No i tam wszystko co potrzeba to sobie posprawdzamy, wypijemy herbatkę, a później zaczniemy zwiedzanie. I słuchajcie, już tutaj właśnie zaczyna się tak zwany złoty... Ja nawet przez tą chorobę nie mogę się kurczę wysłowić, bo ta głowa mi nie pracuje. Golden Triangle, złoty trójkąt, tak więc on się tutaj kończy, a można powiedzieć zaczyna. Zależy z której strony ktoś przyjeżdża. W tym rejonie, między właśnie Armistar, jesteśmy tutaj w Armistar, między tą miejscowością Delhi i zjeżdżając tam do Jaipur, tu znajdują się wszystkie najważniejsze zabytki. Tak więc jest to właśnie miejsce, które najczęściej odwiedzają turyści, ten właśnie taki dość rozległy region. Tak więc dzisiaj już będziemy coś tam zwiedzać. Pogoda, jak widzicie, jest fantastyczna. Ja się, jak widać, poubierałam w mojego misia. Ostatnia czysta rzecz, jaką mamy, po prostu desperacko już też potrzebujemy gdzieś zrobić pranie. Jakby, nie wiadomo, że możemy w ręku nawet coś wyprać, ale gdzie to wysuszyć przy takiej pogodzie, trochę problem. Tam wysiadają panie, ale ładnie ubrane. Przełączam. Widzisz? Wow. Okej. Okay. So we just... take a photo. Zobaczcie. Poprosiłam panie, żeby mi zapozowały do zdjęcia. Porozmawiałam z tymi sympatycznymi paniami, bo nie wytrzymałam. Okazało się, że one przyjechały, bo tutaj w tym hotelu będzie ślub, będzie wesele, tak więc dlatego takie wystrojone. Piękne te stroje mają, naprawdę. Pięknie to wygląda. Wow, piękna kultura. Zamówiliśmy sobie czarną herbatę, bez mleka.
bo już, no ja dzisiaj to w ogóle bym nie mogła z mlekiem wypić, a też już mamy dość tej pakistańskiej herbaty z mlekiem. I tak z ciekawości powiem wam, że ta herbata kosztuje tutaj 5 zł w tym luksusowym hotelu, tak więc całkiem nieźle. Jak już mam internetu, udało mi się otworzyć moją mapę z zaznaczonymi niektórymi miejscami, które chcemy tutaj zobaczyć. I właśnie może szybko powiem, jak wstępnie, jakby plan mieliśmy tak, jakbyśmy dostali tą dłuższą wizę, to byśmy tutaj objeździli to wszystko, zjechali tym zachodnim wybrzeżem, chcieliśmy na sam dół i pojechać do Sri Lanki. Tam chcieliśmy objechać tą Sri Lankę i później chcieliśmy wjechać z powrotem do Indii i zrobić resztę, jakby no. Taki był plan, no, ale plany niestety ulegają zmianie. Teraz najprawdopodobniej, przepraszam, bo tu wyłączę. Tutaj jest słynne Goa, ten dystrykt, gdzie są najładniejsze plaże. To jest bardzo mały dystrykt tutaj w Indiach, a poniżej jest Kerala, czyli ten region, w którym my żeśmy byli tutaj właśnie, o ten region Indii. Na pewno tam nie pojedziemy, chyba nie pojedziemy nawet do Goa, bo nie będzie czasu i ograniczymy się do pozwiedzania tego, co tutaj jest. I właśnie mamy taki plan awaryjny, ale to powiem o tym, jak już będziemy mieli więcej informacji i wiedzieli, czy ten plan nam się uda. A teraz jesteśmy goście. Gotowy, kurwa. No teraz jak jeszcze frytki, to nie słuchać po prostu. W ogóle co ty mówisz? Po prostu taka, wiecie, korupcja w białych rękawiczkach, tak naprawdę rzecz biorąc. Co tam widzisz? Kot? Kot chodzi po płocie. Kot? Widzisz kota? Tutaj to wszystko. Zjechali tutaj dołem tym wybrzeżem. Następnie chcieliśmy jechać do Sri Lanki. Czyściłam paznokcie. Naprawdę, szorowałam. Wszystko przez tą kuchenkę i te garnki. Normalnie. Z naszą kuchenką coraz gorzej. Już tak kopci naprawdę. Ciężko cokolwiek ugotować. Wszystkie mam garki okopcone. Wszystko jest po prostu masakra. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.